Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu z każdym o wszystkim. Dzisiaj moją gościnią jest Ania Demet ze Stowarzyszenia Jeździeckiego Szarża, z którą porozmawiam o szarżoterapii. Czym jest szarżoterapia? Dzień dobry, nazywam się Ania Demet i reprezentuję Stowarzyszenie Dzikie Szarża. Jestem osobą, która prowadzi hipoterapię szarży, jedną z osób zaangażowanych w te zajęcia. I szarżoterapia, myślę, że to, co można o niej powiedzieć, to że jest to właśnie taki nasz projekt, taki w zasadzie nowy wymiar naszej działalności jako szarży. I to, co zadziało się w ostatnim czasie, kiedy zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie takiej działalności, to pomyśleliśmy sobie, że to, co już dotychczas od dawna robimy, czyli już od 35 lat ponad, prowadzimy działalność OPP, działalność w zakresie upowszechniania wychowania fizycznego i sportu, w zakresie jeździectwa, czyli dzielimy się swoją pasją jeździecką i staramy się zapewnić dostęp do tego rodzaju sportu, jakim jest jeździectwo, jak największej liczbie osób. I też do tego jakby dobra, jakim jest kontakt z koniem, tak? Czyli ta magia tego kontaktu z koniem i to, co konie mogą dla nas zrobić, a my dla nich swoją drogą. To właśnie dało nam taką myśl, że tak naprawdę dojście do osób, które mogą bardzo, bardzo dużo skorzystać z tego kontaktu z koniem i podzielenie się również z nimi tą pasją byłoby dobrym kierunkiem. Stąd też rozpoczęliśmy tę inicjatywę i mieliśmy jakby wszelkie aspekty potrzebne do tego, żeby to się udało, ponieważ działamy jako wolontariusze i już jakby od początku jest nam bliska ta idea pomagania i czynienia dobra w różnych aspektach naszego życia. Jednocześnie też mamy właśnie takie spokojne, przyjazne konie, które są bardzo, bardzo ważnym elementem hipoterapii, czyli takie konie, które są bezpieczne, które są otwarte na kontakt z osobą, tak na znoszeniem osoby na swoim grzbiecie. I dodatkowo też właśnie mamy tą wiedzę jako instruktorzy jeździectwa, która też jest potrzebna do tego, żeby odpowiednio takie zajęcia poprowadzić. Jednocześnie jest to wzbogacone przez kursy hipoterapii, które odbyliśmy, które przygotowały nas też do prowadzenia takich zajęć. Stąd jakby sam pomysł na hipoterapię to był dla mnie taki naturalny krok, przejście na wyższy wymiar tego, co już tak od dawna robimy. I w zasadzie to powiedziałabym też, że samo otoczenie, sama nasza stajnia, właśnie przez to, że jest taka nietypowa, że zrzesza wolontariuszy, osoby z różnych jakby środowisk, w różnym wieku, sama w sobie też potrafi działać tak bardzo jakby terapeutycznie, otwierająco właśnie przez ten swój klimat. A kto korzysta z szarżoterapii? My mamy tak naprawdę bardzo różne też osoby u nas, które korzystają z szarżoterapii. To znaczy w zasadzie no, też zależy jakby jak do tego podejdziemy, ponieważ z kontaktu z koniem może skorzystać naprawdę każdy. I też poza jakby osobami z niepełnosprawnością mogą to być też osoby, które po prostu jakby na przykład potrzebują takiego kontaktu z koniem, na przykład aby się wyciszyć, aby
jakby no, gdzieś poradzić sobie z problemami życiowymi, tak? Natomiast rzeczywiście tutaj szczególnie hipoterapię prowadzimy dla osób z na przykład autyzmem, mamy też pacjentkę z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa, tak? Są też osoby, z którymi mieliśmy kontakt z domu opieki, które na przykład są osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Są to osoby w różnym wieku. Oczywiście bardzo dużą grupę z naszych pacjentów tworzą dzieci. Natomiast mamy też kontakt z pacjentami już dorosłymi. Tak więc też te jakby osoby są bardzo różne. Jak one do Was trafiają? Zaczęło się od tego, że podczas jakby przygotowaliśmy nasze stowarzyszenie, czyli zbudowaliśmy bazę instruktorów tak przeszkolonych, też przygotowaliśmy nasze konie do takich zajęć, postanowiliśmy zaangażować to może w ramach projektu na rzecz okolicznych mieszkańców. Wówczas zgłosiły się do nas osoby zainteresowane takimi zajęciami i prowadziliśmy je od maja do października 2019 roku. Co tydzień, co sobotę właśnie prowadziliśmy takie zajęcia, połączone też z zajęciami tańca, z zajęciami artystycznymi. I jakby też wielu pacjentów, którzy są na nich teraz, rozpoczęło swoją hipoterapię właśnie w ramach tego projektu. Natomiast też otrzymujemy zgłoszenia jakby od nowych osób, tak, które po prostu dowiedziały się o nas, na przykład mieszkają w okolicy i mają też możliwość dojechać na takie zajęcia. Rozumiem, ale ja pamiętam, że Szarża to zawsze był taki klub, który miał pewne takie ambicje sportowe i sporo instruktorów to też osoby, które albo startują, albo są bardzo zorientowane na sport jeździecki, taki bardzo klasyczny też. A jak wyglądało takie przestawienie się na takie działania hipoterapeutyczne? Tak, to bardzo dobre pytanie. No, znaczy, rzeczywiście my przez te lata istnienia, to jest ponad 35 lat już w tej chwili, przede wszystkim skupialiśmy się na sporcie, chociaż pewnie w różnym wymiarze, tak, bo sport często kojarzy się tylko z zawodami, tak, czy właśnie z jakimiś takimi osiągnięciami sportowymi, natomiast no, u nas to też była pasja, tak, to był kontakt z końmi, to była opieka nad końmi, no i też takie jeździctwo rekreacyjne, tereny, tak więc to miało różny wymiar, nie tylko taki typowo związany z zawodami, natomiast mimo wszystko myślę, że zawsze byliśmy stanią trochę inną niż gdzieś tam nam się kojarzy zwykle stajnie, tak? Czyli nie byliśmy przedsiębiorstwem, nie mieliśmy takiego właściciela, który prowadzi działalność po prostu dla swojego zysku, tylko byliśmy zawsze organizacją pożytku publicznego. Tak więc te działania, jakby, które wykonywaliśmy, czyli na przykład prowadzenie zajęć z dziećmi, też były prowadzone zawsze przez wolontariuszy i też z myślą o tym, aby umożliwiać osobom chętnym na takie zajęcia, czy też zainteresowanym końmi zdobycie tej wiedzy i umiejętności, tak aby właśnie nauczyć ich galopem lecieć. No i hipoterapia dla mnie, jako właśnie wieloletniej działaczki stowarzyszenia, niewiele się różni od tej idei w takim sensie, że też pozwala nam udostępnić właśnie to, co jest najcenniejsze w jeździe konnej, w kontakcie z końmi, po prostu szerszemu gronu osób. Dobrze, ale czy jakie dokładnie te pozytywne skutki są z hipoterapii dla tych osób, które w niej uczestniczą? One mają bardzo wiele wymiarów, ponieważ rzeczywiście hipoterapia jako rodzaj terapii
działa w różnych aspektach. Przede wszystkim jest to taki aspekt fizyczny, tak, oddziaływanie na napięcie mięśniowe, ponieważ samo ciepło konia i też ruch konia powoduje rozluźnianie napięć mięśniowych i też taką normalizację tych napięć, może tak, bo też niekoniecznie musi być tylko rozluźnianie, ale też na przykład ćwiczenie partii mięśni, które są osłabione. Jest też jakby sam ruch konia, to jest udowodnione naukowo, że pomaga osobom, które na przykład mają trudności z zachowaniem prawidłowej postawy, czy w ogóle z poruszaniem się, pozwala na wykształcenie takich prawidłowych odruchów związanych z motoryką ciała. Jednocześnie to też jest sprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, ponieważ przebywanie na grzbiecie konia też wymaga cały czas utrzymywania równowagi, więc działają różne partie mięśni, szczególnie te mięśnie właśnie takie podtrzymujące ciało. Stąd to samo też ma pozytywny wpływ. Ale tutaj jest też nie do przecenienia taka sfera mniej fizyczna, a może bardziej też psychologiczna, ponieważ sam właśnie kontakt z koniem, nawiązywanie z nim relacji działa bardzo tak otwierająco. Konie też uczą nas bardzo wielu takich zdrowych odruchów, tak, czyli na przykład takiej odpowiedzialności, pozwalają na zwiększenie pewności siebie, czy na przykład też właśnie nawiązywanie relacji z koniem powoduje nawiązanie relacji z innymi, tak więc też z innymi osobami. Też wielu pacjentów na przykład, tak jak właśnie słyszę, nie wszystkie ćwiczenia chętnie wykonują na innych typach zajęć, a na koniu to się dzieje tak jakby troszkę przy okazji, tak? Ponieważ sam koń jest i siedzenie na nim, nie wiem, wyjazd na przykład do lasu na spacer jest czymś bardzo takim ciekawym, tak, ciekawym doświadczeniem, a mimo woli można włączyć w to takie różne zadania związane z rzucaniem piłeczki, które jednocześnie wzmacniają mięśnie, czy powodują konieczność koncentracji na chwili obecnej, tak, czyli na przykład dobrze to się sprawdza u naszych pacjentów z autyzmem, ponieważ jest to z jednej strony jakaś ciekawa aktywność, z drugiej potrzeba interakcji z drugą osobą, nawiązywanie interakcji z drugą osobą, a jednocześnie trudno jest jakby wykonywać to ćwiczenie, czyli rzucać i łapać piłeczkę, nie będąc tu i teraz, prawda? Więc to też zauważam, że ma bardzo pozytywny wpływ. Można też wyłączyć jakieś różne zajęcia pedagogiczne, rozmowy, tak, czyli też tutaj zaburzenia mowy wtedy mogą zostać zaadresowane, jak i też ćwiczenia motoryki małej, na przykład wszystkie ćwiczenia, które wymagają zręczności palców. Tak więc myślę, że to działa na bardzo różnych płaszczyznach i jakby to chyba też jest to, co tutaj jest w tym najpiękniejsze. A konie? Jak się w tym odnajdują? Myślę, że to zależy bardzo od konia, ponieważ jeżeli na przykład koń jest młody, czy ma taki charakter, który jakby jest bardzo wrażliwy, tak, czy płochliwy, to nie będzie dla niego dobre doświadczenie. Dlatego też dobór konia jest tutaj bardzo istotny. Akurat te konie, które my zaangażowaliśmy do tego projektu, do tych naszych zajęć, są właśnie końmi bardzo statycznymi, spokojnymi, dla których to czasami nawet właśnie jest przyjemność też dlatego, że mają możliwość takiego spaceru, tak, i kontaktu z pacjentem, który też w wielu przypadkach na przykład jest osobą o niewielkim ciężarze ciała, tak więc tak od strony myślę, że ich perspektywy to działa bardzo też pozytywnie.
Są też takie kontaktowo łagodne, więc dla nich właśnie głaskanie czy otrzymanie smakołyku, co samo sobie też działa pozytywnie na pacjenta, tak możliwość podania koniowi smakołyku, no to z kolei tutaj dla konia to też jest bardzo przyjemna aktywność. Tak więc działa to w obie strony. Cechą taką szarży, o której warto powiedzieć, jest to, że wy nie tylko udostępniacie konie i prowadzicie zajęcia, ale też angażujecie w życie stajni na różnych poziomach, czy to jest uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach, czy też taka praca z końmi. I czy zdarza się na przykład, że te osoby, które korzystają z tych działań terapeutycznych, nie wiem, uczestniczą potem na przykład przy porządkach w stajni? Tak, jak najbardziej zdarza się, że właśnie po zajęciach czy przed zajęciami właśnie nasi pacjenci i też ich rodziny na przykład, tak, te osoby, które towarzyszą im w tej podróży do stajni, zostają jeszcze, tak, przechadzają się po stajniach, tak, bo zaglądają do boksów, no, mogą też poczuć to życie w stajni, tak, i zdarza nam się, że na przykład tak spontanicznie po prostu dołączają do aktywności, jaką jest karmienie koni, zadawanie obroku, czy też przy okazji dowiadują się, czym się różni słoma od siana, tak, poznają te różne zapachy takie związane z pracą przy koniach. Tak więc to zdecydowanie. No i też myślę, że w zajęciach hipoterapii to było też coś, co pozwoliło tym osobom na włączenie się w życie naszego stowarzyszenia, ponieważ też uczestniczą w takich naszych wydarzeniach, jak na przykład Wigilia Stajenna i takie właśnie różne wydarzenia, które organizujemy w ciągu roku. Oczywiście tutaj teraz z uwagi na pandemię trochę może było ich mniej, ale właśnie takie pikniki na świeżym powietrzu to jest coś, co też, gdzie też te osoby były zapraszane i chętnie też dołączały. Tak więc no, dzięki temu też nawiązują się takie relacje między nami, tak, które wykraczają poza zajęcia tylko i wyłącznie. Jeszcze chciałem tak zapytać, czy zdarza się, że taka osoba, która uczestniczy w takich zajęciach, nie dostaje wodze do ręki i sam powoduje koniem, uczy się już takich rzeczy, już nie tyle terapeutycznych, co po prostu jeździeckich? Tak, najbardziej. Mieliśmy też takie osoby właśnie, które już trochę jakby też stały się bardziej zaawansowane w tym, jak siedzą na koniu i na przykład ta hipoterapia troszkę przeistaczała się w taką jazdę konną, tak, dla osób niepełnosprawnych. Mogły się nauczyć wtedy anglezowania w kłusie, czy właśnie też kierowania koniem. I to samo w sobie też ma bardzo duże pozytywny wpływ, tak, bo przechodzi się też wtedy na tą relację z koniem, właśnie taką uczenie się konsekwencji, uczenie się komunikacji z koniem. Też mamy takie osoby, które właśnie już bardzo dobrze siedzą na koniu i nawet jeśli jeszcze nie otrzymują wody do ręki, no to też można wdrożyć jakieś takie elementy woltyżerki na przykład, tak, czyli jakiś takich właśnie różnych figur na koniu, które wymagają już zręczności dużo bardziej zaawansowanej równowagi niż samo po prostu siedzenie tak na koniu w tych standardowych pozycjach. Czyli takie przejście z terapii do takiego już konkretnego jeździectwa. Tak, myślę, że to trochę może działać zdecydowanie, ponieważ no też to zależy też troszkę, wiadomo, od jakby tego, co jest przedmiotem terapii, ponieważ jeżeli ktoś jest no, na przykład sprawny fizycznie, tak, tutaj nie ma przeszkód, tak, nie takich ograniczeń na przykład, czy ryzyka związanego z samą jazdą konną, to jak najbardziej tak może tutaj to przejść równie dobrze i w taką standardową, można powiedzieć, jazdę konną, tak, bez elementów hipoterapii. A takie rzeczy jak, nie wiem, zakładanie ogłowia, siodła, już są tacy ludzie, którzy robią to po samo. Już są tacy z Waszych uczestników zajęć, którzy robią to samodzielnie? Na ten moment akurat w przypadku pacjentów, których w tej chwili, czyli po prostu wcześniej przygotowujemy konia, no i też
też następnie zajmujemy się jego rozsiedleniem, aczkolwiek też zdarzały się osoby właśnie na przykład na tych projektach w 2019 roku, które chętnie też angażowały się w tą aktywność. Więc to myślę, że to troszkę zależy od pacjenta, no bo na przykład jeżeli jest to jakby osoba w wieku, no jest to dziecko tak w wieku na przykład 10 lat, no to może być mu trudno takiego konika tak założyć mu na przykład o głowie, z uwagi na po prostu też wzrok, tak? Ale jak najbardziej tak to jest mile widziane, więc zawsze jesteśmy na to otwarci i jeżeli widzimy, że dana osoba ma takie też chęci, to wiadomo, szarzymy, jakby jest akurat właśnie ta nauka, też zajmowanie się koniem poza samą jazdą jest u nas naturalne. Jest nawet pewnym ze znaków rozpoznawczych szarży jako takiej. Tak, to prawda. Dobrze, to właśnie można powiedzieć o samej szarży, bo zaczęłaś tak trochę mówić o tym, że jesteście organizacją pożytku publicznego, że działacie na rzecz promocji sportu jeździeckiego, ale opowiedz może o specyfice szarży jako takiej. Tak, no właśnie, ja myślę, że ta specyfika szarży polega na tym, że właśnie nie jesteśmy stajnią, która jest powiedzmy przedsiębiorstwem, tak? Czyli nie jesteśmy stajnią, która ma właściciela, która pracuje na jakby zysk, tak? Która jest po prostu formą działalności gospodarczej. My jesteśmy stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego, stąd też wszystkie, jakby oczywiście no, też w jakimś stopniu jesteśmy tenią, gdzie te jazdy, te zajęcia, które organizujemy, są płatne, natomiast jest to odpłatna działalność pożytku publicznego, czyli wszystkie środki, które pozyskamy w ten sposób, są przeznaczane na utrzymanie stajni, czyli utrzymanie koni, zapewnienie opieki weterynaryjnej, no i takie bieżące, tak, też na przykład nie wiem, utrzymanie ośrodka. Natomiast myślę, że to jest ta różnica, no i też to, że działamy wolontariacko, czyli u nas zarząd, który zarządza stowarzyszeniem, to są osoby, które świadczą tę funkcję społecznie, pełnią tę funkcję społecznie. Też z kolei instruktorzy, wolontariusze, którzy zajmują się końmi, to są też osoby, które robią to po prostu charytatywnie. I myślę, że to też jakby tworzy klimat tego miejsca. No i też to, że jest jakby cały kalejdoskop osób, które są związane ze stowarzyszeniem. Są to bardzo różne osoby, bardzo różnym wieku, z różnych, nie wiem, środowisk, tak? I ta taka otwartość na poznawanie ludzi, tak, i kontakt z nimi, myślę, że też jest czymś, co bardzo lubię w tym miejscu. Jasne, ta otwartość to też jedno, ale też, jak wiem, włożyliście też trochę pracy w to, żeby osoby na przykład z niepełnosprawnością ruchową też mogły korzystać z szarżoterapii. Tak, jak najbardziej. Właśnie w procesie przygotowywania się do prowadzenia takich zajęć też udało nam się zapewnić budowę rampy, która pozwala na łatwiejsze wsiadanie na konia, tak, właśnie również osobom, które niekoniecznie mają możliwość tak jakby no dosiąść konia z jakichś schodków, czy też tak, czy też ze strzemienia. Ta rampa bardzo pomaga, ponieważ można wówczas tak jakby no, z góry tak od razu usiąść na koniu w wygodny sposób i bezpieczny też przy okazji. Czyli szarża jest takim stowarzyszeniem, które jest i otwarte, i bardzo elastyczne na różne potrzeby. Bardzo Ci tak, dziękuję. Zgadza się, no i będziemy nad tym pracować oczywiście, żeby było nasze miejsce było jeszcze bardziej dostosowane do potrzeb właśnie też tej grupy szarżowiczów. Dobrze. Aniu, ja wiem też, że przeprowadzenie takiego projektu jak rozpoczęcie hipoterapii wymaga wsparcia
chociażby finansowego ze strony jakichś podmiotów zewnętrznych. Jak to było w Waszym wypadku? Tak, to prawda, że takie początki są najtrudniejsze i rzeczywiście my, zdecydując się na rozwój hipoterapii, potrzebowaliśmy wyposażyć nasz ośrodek też w pewną infrastrukturę do tego niezbędną, czyli na przykład zbudować rampę, która umożliwia pacjentom bezpieczne i wygodne wsiadanie na konia, jak też i zaopatrzyć się w sprzęt taki jak na przykład pasy do hipoterapii, takie, które umożliwiają prowadzenie hipoterapii na grzbiecie konia, na oklep, niekoniecznie w siodle. No i też oczywiście wszelkie pomoce do ćwiczeń, tak, które też są potrzebne. Tak więc, żeby to było możliwe, zaczęliśmy współpracę z takimi organizacjami jak Działaj Lokalnie, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności czy Stowarzyszenie Europa i My. I dzięki dofinansowaniu tych organizacji mogliśmy wyszkolić na kursie hipoterapii dodatkowe osoby do prowadzenia tych zajęć, jak też i otrzymaliśmy właśnie pomoc na zakup pomocy do ćwiczeń pasów do hipoterapii. Natomiast jednocześnie też współpracowaliśmy z Fundacją Tesco i dzięki dofinansowaniu mogliśmy właśnie zbudować rampę do wsiadania na konia. Tak więc to pomogło nam rozpocząć, no i tak naprawdę teraz cały czas korzystamy z tych właśnie obiektów i gadżetów, które kupiliśmy, z tego wyposażenia, które kupiliśmy. Czyli warto szukać partnerów, na przykład jeśli ktoś ma na przykład w swojej organizacji, planuje ze swojej stajni rozpoczęcie właśnie tego typu działań, to warto poszukać jakiegoś wsparcia u ludzi, którzy mogą udzielić właśnie chociażby wsparcia finansowego. Tak, ja tutaj jeszcze mogę dodać, że akurat jeśli chodzi o wsparcie Fundacji Tesco, to też to oczywiście wiązało się z złożeniem wniosku o dofinansowanie, natomiast to nie było jedyne kryterium otrzymania takiego dofinansowania, ponieważ wszystkie organizacje, które zgłosiły się o taką pomoc, musiały też wziąć udział w wyborach, czyli jakby klienci tego akurat sponsora mieli możliwość oddania głosu na określone organizacje, które chcieliby, aby otrzymały dofinansowanie. No i właśnie to było też takie niesamowite, co też przekazała mi osoba, jakby, która informowała mi o tych dobrych wieściach o otrzymaniu dofinansowania, że właśnie akurat nasz projekt związany z pomocą osobom niepełnosprawnym został wybrany przez no w zasadzie wszystkich tak w okolicy. Tak no. Więc było to dla nas bardzo przyjemne. No, tutaj warto wspomnieć, że Szarzo jest bardzo aktywne też w społeczności lokalnej i cieszy się dosyć sporą sympatią mieszkańców. Tak, no na pewno te kontakty u nas są dosyć takie rozbudowane, tak, ponieważ właśnie ze stowarzyszeniem ma styczność bardzo wiele osób, nie tylko takie, które jeżdżą konno, ale też takie, które mieszkają nieopodal, przychadzają się, przychodzą na spacer, czy właśnie po prostu gdzieś w jakiś sposób zetknęły się z nami. Niekoniecznie nawet przez jazdę konną, ale właśnie często spotyka się osoby, które szarże właśnie znają. No to jak powiedziałaś o tej okolicy, to powiedz, jak do Was się dostać? A bardzo, bardzo jest ten dojazd przyjemny. Myślę, że ta nasza lokalizacja jest o tyle wyjątkowa, że właśnie z jednej strony jesteśmy blisko Warszawy, więc ten dojazd jest łatwy, a jednocześnie jesteśmy na tyle gdzieś tak troszkę dalej od miasta, że można już skorzystać z takiego, można już poczuć, że jest się poza miastem, czyli jest las, łąka, rzeczka. I to jest takie charakterystyczne dla naszej lokalizacji. Ten dojazd jest o tyle łatwy, że to jest tylko 12 km od Warszawy i można dojechać właśnie wyjeżdżając z Warszawy trasą taki i właśnie tutaj potem odbić po prostu w stronę Nadarzyna. No i stamtąd to już jest dosłownie parę
parę przecznic do szarży jest właśnie dojazd asfaltem pod samą bramę stajni, a jednocześnie jeżeli ktoś chciałby wybrać się w podróż pociągiem, to jest właśnie WKD, które też odjeżdża z samego centrum Warszawy i dojazd zajmie 35 minut do stacji Kalnie Helenowskie, skąd też taki przyjemny spacer, parunastominutowy, doprowadza nas też do stajni. Od drugiej strony. No to jak ktoś może, to może właśnie skorzystać z szarży, ale i tak nawet osoby, które z przyczyn geograficznych mieszkają gdzieś indziej, czy po prostu mają gdzieś indziej tego typu stanie, to i tak zachęcamy do skorzystania z hipoterapii. Tak, zdecydowanie. Myślę, że właśnie hipoterapia i kontakt z końmi naprawdę bardzo pozytywnie wpływa na każdego tak naprawdę, kto się z nimi zetknie. Ja sama też bardzo dużo skorzystałam właśnie z tego, że miałam tę możliwość w stajni się pojawiać, więc naprawdę to działa na bardzo wielu poziomach i każdemu mogę polecić to No, doświadczenie. nawet nie trzeba na tego konia wsiadać. Czasami taki kontakt, że się go wyczyści, pogłaszcze, porozmawia, da mu marchewkę, to już też dużo daje człowiekowi. Tak, i to jest nawet udowodnione naukowo, że właśnie sam kontakt z końmi, taka gdzieś przebywanie w ich pobliżu, może właśnie też taki kontakt w postaci opieki nad nimi, też bardzo poprawia samopoczucie i też na przykład było takie badanie związane z osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera, które dowiodło, że właśnie kontakt z końmi pomógł w poprawieniu wyników, właśnie jeśli chodzi o samopoczucie i stan zdrowia. No, czyli hipoterapia może być skuteczna i przynosić benefity nie tylko dzieciom, ale też osobom w wieku senioralnym. Tak, zgadza się. Dobrze. I chciałem Cię tylko poprosić, żebyś zaprosiła naszych słuchaczy do odwiedzenia szarży i skorzystania także z szarżoterapii. Jak najbardziej, serdecznie zapraszam. Ja prowadzę zajęcia w niedzielę, ale tak naprawdę można do nas przyjechać w dowolny dzień tygodnia, ponieważ działamy non-stop praktycznie. Zawsze można nas odwiedzić i przyjść na spacer, skontaktować się z nami wcześniej, albo też po prostu spontanicznie do nas wpaść, bo zawsze ktoś jest na terenie. I jakby tutaj no, zawsze można też poznać nasze konie i też okolice są bardzo ładne, więc jesteśmy otoczeni lasami, łąkami. Tak więc samo miejsce też jest bardzo relaksujące. Dobrze, to bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.